No, czy przesadzasz, ogniska nie będziesz palić. A co niby? Kuchence będziesz, a jak chcesz garki stawiać gdzie na ognisku? Co? Przecież musisz gulasz zrobić. Jak chciałeś garki stawiać? Na czym? Co chciałeś? Kiełbasę z ogniska. To jest kiełbasa z Magnuma. Chciałaś już normalne ognisko? Nie. A możesz sobie obok palić kuchenkę, a chcesz sobie palić ognisko. Mi nie przeszkadza, możesz robić co chcesz. Nie, zbieraj. To sobie zbieraj. Witam was serdecznie, a poza tym, a bardziej witamy was serdecznie, ponieważ dzisiaj miałem plan wybrać się do chaty Wikinga w końcu. Coś porobić, popracować, no chodź z tym drzewkiem, chodź. Popracować, podocinać ścianki, poukładać trochę, delikatnie zakamuflować chatę i tak dalej, i tak dalej. Miałem dodatkowo, ale miałem zrobić dobry gulasz, który miałem sobie tutaj go zrobić i zjeść, ale trafił mi się pomocnik. W sumie sama się zgłosiła na ochotnika. Dobra, przekupiłem ją. Nie, przekupiłem ją kiełbasą. Także za dwa pędka kiełbasy Dominika została przekupiona i przyszła. Jakie trzy? Trzy to kupiłem, bo jedna dla mnie. Ja mam gulasz, kiełbasę. Ty też wysiadła gulasz. Także Dominika będzie robić gulasz, będzie robić kiełbasę, a ja będę dalej działał z chatą Wikinga. Jest troszkę roboty, także trzeba działać, póki pora, póki pogoda. Dzisiaj ma padać w południowych godzinach, więc jesteśmy rano i staramy się jak najwięcej porobić, podziałać. Myślę, że będzie fajnie. Poza tym jeszcze chciałbym w środku trochę posprzątać w chacie Wikinga i troszeczkę ją zakamuflować. Ktoś to pisał, że chata Wikinga teraz po obniżeniu i po demontażu tego wszystkiego wygląda jak Buda. No nie wygląda jak Buda, no faktycznie wygląda jak Buda, jest niska, ale zależy mi na tym, żeby można było się w niej położyć do spania, usiąść wygodnie, ale niekoniecznie w niej tam biegać, więc ona no tak wygląda. Wygląda jak trochę taka większa trumna na powierzchniowa, co nie? Ale co? A, worka brakuje na zwłoki, no tak. No a więc nie przeszkadza to w niczym taka. Tak na razie chata wygląda, a może jak ją trochę przykamufluję, to możliwe, że będzie wyglądać lepiej. Na razie tyle, biorę się za robotę, nie gadam.
jadę tu. Bo od razu do tego co weźmiesz, nie? Po co? Nie, ja tu cię rozpalam. Tam też samo będziesz rozpalać. Ja nie będę nic rozpalał. Ty dzisiaj rządzisz darami, no to to robisz sobie. I sobie palisz i sobie podkładasz. Ja ci mogę tylko drewienka naszykować, bo będę akurat tutaj ciął i rąbał. Do kuchneczki. Ten ogień nie w tą stronę. No to no jak nie w tą stronę, tak, to że cię pozabieraj, no. Tam nic nie popalić, bo... Ale palisz. Ale palę. Tak to jest z Dominiką właśnie. Wybrała się. Ani łyżki, ani widelca, nic nie wzięła. Nic, absolutnie. Ciekawe jak będzie gulasz robić bez sztućców. Z palcami, ale nie no. Uf. To, że ja zjem palcami, to ja zjem palcami, ale chodzi o to, czym ty będziesz to obracać wszystko. Nisko leci, to może będzie padać. Jaskółki jak nisko latają, to będzie padać. No, zapowiadali deszcz. Co? No. No jaskółki jak nisko latają, to znaczy, że będzie padać. No. Podobnie, trochę większe. Większa jaskółka. Tak, na pewno. Robisz... A gulasz to zrobisz kiedy idzie? Robisz gulasz, aż iskry idą. Nie ma. To mnie to wiesz. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie poleje się to po kaszy i tyle, co nie? I będzie taki gulasz. Znaczy sosu nie wzięło, łyżki się nie wzięło. No ja wszystko będę pamiętał, co nie? Kuchasz roku. Co? No. Przynieś. Tu masz taką kubkę. Wodę? Tak. Masz wodę. Ja mam tu jakiś papier. Co? Aha. Tak nie wiesz jak na...
To jest ten, oliwa z oliwek, ale może być, nie? Tu się może zmieszać, przykładać, nakładać. O, no i już jakie urządzenie życzę. A co ci nie no. A jak chcesz, a to jak ci wygodnie, ja ci nie będę mówił. Tu masz noża się zostawia. Ja, to masz tą baterię. Ona przyciąga. No. No a jak mówisz, że zmok straciło, to może zimno. Pikantne, nie? Ale nie będę tej, nie do przesady. To się wymiesza. No to się wymiesza. Tyle ci dać? No, ale za dużo. Tylko łap do oka gdzieś nie wsadzaj. A. Bo to... Mogłam wziąć rękawiczki? Co? Zierunkami z makupa. Co? Zierunkami z makupa. Tak? No to dobrze. To fajnie. Dobra, musisz to dawać. Kukurydy nie żałuj, kukurydy lubię. Samą kukurydzę jadę. Będę jadł samą kukurydę. Nie, to zostaw, zjem z puszki. Zwierzątka zjedzą. Co? Zwierzątka nie jedzą gotowanej kukurydzy. Ja jem. Oni suszoną by zjedli. Będę się ugotować. No ale się kaszę musisz ugotować, no. Co gotowe? I co później z tym? Czasem to ma się dusić jeszcze nie, czy co? Bo to jest tylko podsmażone, tak? Nie, nie trzeba będzie już gotowe. Nie, to nie jest gotowe wcale. Nie, to jest karkówka, Darek, to nie jest przecież ten. Misiu, trzeba nalać wody w garnek, wrzucić kaszę. Zaraz. Najlepiej wsypać ją z tego opakowania i wrzucić to mięso do tej kaszy, do tej wody. To się jeszcze będzie dusić z tą kaszą gotować. Ty rozumiesz, co mówię? Ja tak to widzę. Ale to tak, no. Nie. Jak się pan chce? Dobra. Wejdź. No widzisz. Ale nie za najlepsze.
będę dodawać nic. Nie, to już jest wszystko przyprawione. Tak? Dobra, bo tak, pierwsze co to chciałem powiedzieć, że pamiętam jak jakieś dwa, prawie trzy lata temu na grupie facebookowej, jeszcze miałem Facebooka, u moich przyjaciół Leśnych Ludzi, których serdecznie pozdrawiam, a na kanał Leśnych Ludzi zapraszam, to właśnie u nich wrzuciłem zdjęcie chaty wikinga, ona wtedy wyglądała troszkę inaczej, ale była zrobiona z tych samych materiałów. Materiały się nie zmieniły. No i ktoś napisał, że to się rozpadnie za chwilę, bo brzoza jest bardzo słabym, kruchym materiałem. Faktycznie, gdy brzoza jest odsłonięta na warunki atmosferyczne, to robi się z niej gąbka, taka ciapa i ona się rozpada. Ale ona tutaj jest osłonięta i ona tutaj jest taka spójna. Dzisiaj, tnąc te drewno, to właśnie tu leży jeden z takich kawałków. Jest to potężnie twarde takie drewno. Domka, dymem się bawisz. To jest tak twarde drewno, że... Tam idziesz w dym? Przecież w dymie ci będzie w oczy walić. Czemu tu nie usiądziesz? A bułkę. Tak twarde drewno, że jest problem, żeby nawet silki mogła ją uciąć. Tchnieją, ale z wielkim oporem. No i przerąbać, co nie? Jest wielki problem. Jest suche. Powinno się dobrze rąbać, ale stawia duży opór. To tyle o brzozie. Ta chata postoi jeszcze lata i lata, dopóki coś nikt jej nie rozwali. Albo sam jej nie rozwalę. Ale do tematu chciałem poruszyć temat tak zwanego pseudozlotu, który obiecałem, że odbędzie się w maju za udział w zrzutce. Udział w zrzutce na tej zrzutka.pl wyskoczyło mi, że 53 osoby zrobiły wpłatę. Oczywiście były osoby, które po kilka razy wpłacały, więc liczę, że około 50 osób, może nawet mniej. No ale 50 osób liczę, że wzięły udział w tej zrzutce, więc 50 osób jest zaproszonych na ten zlot. 10 osób z Discorda, moich przyjaciół na byłym Discordzie, którzy zostali już zaproszeni, oni o tym dobrze wiedzą, nie muszę tego im powtarzać. To oni są, a więc 60 osób i 10 osób chciałem wylosować w drodze konkursu na kanale, aby też te osoby jeszcze mogły, takie, które nie brały udziału w zrzutce, kamień się wykruszył, takie osoby, które nie brały udziału w zrzutce, a chciały na przykład by sobie na taki zlot przyjechać, to jeszcze z 10 osób chciałem wybrać, więc osób 70. No i teraz sobie pomyślmy, że nie wszyscy, bo to wiadomo, że nie wszyscy, bo i czas i w ogóle sytuacja może nie pozwolić każdemu przyjechać, więc z tych 50, powiedzmy, że z 20 nie przyjedzie, więc jest 30, no i wtedy tu 20, no to mamy 50, ale matma. I to jest jakieś 50 osób, teraz każda osoba niech przyjedzie z osobą towarzyszącą, z jakimiś dziećmi, z żoną, z babką, matką, teściową, czy z dziewczyną, czy z kimkolwiek, kto tam z kim lubi jeździć, więc tych osób będzie 100, a nawet może ponad 100. W taki sposób sprawdzając oczywiście Bory Tucholskie, dlaczego Bory Tucholskie, też ktoś kiedyś pisał, z tego względu, że one się znajdują praktycznie w centrum Polski, nie bezpośrednio w centrum, ale są prawie w środku Polski i każdy z każdej strony będzie miał daną odległość do pokonania, bo gdybym zrobił to u siebie, to ludzie ze wschodu lub z północy mogliby, z południa lub z południa mogliby narzekać na to, że mają kawał drogi i nie chcą nigdzie przyjeżdżać. Dlatego i wcale bym się im nie zdziwił. Dlatego te osoby, dlatego robię to w Borach. Każdy będzie miał do pokonania jakąś tam odległość, mniejszą, większą, to już zależy kto gdzie mieszka. No ale żeby tyle osób umieścić, to w Borach Tucholskich znalazłem tylko trzy miejsca, takie trzy pola kempingowe, namiotowe, ale chciałem to zrobić, żeby to było z klimatem, więc musi to być las, w którym, gdzie będą drzewa, gdzie będzie jeziorko, gdzie będzie takie miejsce, więc takie miejsca tylko w sumie trzy znalazłem. Tam, gdzie, bo niektórzy lubią będą spać na hamakach, niektórzy pod tarpem, niektórzy pod namiotem, niektórzy w aucie, niektórzy może sobie przyjadą z kempingiem, niektórzy może kamperem i dla tych wszystkich osób muszę zapewnić miejsce, że on tam będzie miał kawałek drzewa, że on będzie miał kawałek pola, że on kawałek tego do spania, więc żeby tyle osób umieścić, to tylko są trzy miejsca. Niestety te trzy miejsca nie są jeszcze otwarte.
Myślałem, że na majówkę oni się otwierają dopiero w czerwcu. I od czerwca jest dopiero to działające, więc niestety, a cały ten zlot muszę gdzieś przełożyć na czerwca. Jeszcze będę się dowiadywał, bo cały czas tam są jakieś grupy, akcje, harcerze, tego, którzy się zjeżdżają w tam cały czas, robią tam jakieś imprezy i też muszę trafić w czas i miejsce, żeby tam te pole w tym momencie, ten cały ośrodek, to wszystko, żeby to było wolne. Teraz może być to wolne, jest to wolne, można by było nawet to wynająć, jednak nie ma tam medii. Jest wyłączona woda, dopływ prądu, nie będzie gdzie się wykąpać, nie będzie gdzie się załatwić, więc no nie chcę takiego dzikustwa robić, tym bardziej, że mówię, ktoś może przyjechać z rodziną, z dziećmi i... No. Dobre. Dziób wykrzywia, to dobre. To merdaj. Chcesz, to mam uchwyt do garka taki, że złapiesz i ci nie będzie jeździć. Nie chcesz? Dobra. No, więc tak na razie. I ja muszę teraz przez cały maj, praktycznie cały czas obserwować, być na bieżąco i starać się to wszystko ogarnąć, tak, żeby w czerwcu wbić się w jakiś dobry termin. Oczywiście informując Was o tym wcześniej, jakieś 2-3 tygodnie wcześniej będę starał się informować. Osoby, które brały udział w rzutce, to oczywiście czują się zaproszone. 10 tych osób z byłego Discorda oraz osoby, które jeszcze zostaną dodatkowo wylosowane. Takie coś będzie to zrobione. No tak to planuję, tak zamierzam. Jeszcze, no mówię, no to wszystko kwestia czasu. Mi chciałem zrobić to w maju, niestety nie uda się zrobić tego w maju. Trzeba poczekać dłużej. Fajnie, znieśli, nie ma tego koronawirusa, także nikt się nie doczepi. Można sobie to śmiało robić i w ogóle. Coś dobre? Czy nie dobre? Takie? A widzisz. Dobry gularzyk zrobiłaś. Co zrobić? Kiełbaskę? Możesz mi zrobić kiełbaskę. Także tyle. Ja się biorę dalej za robotę, bo roboty jest masa. A gdzie nóż masz? No. Także nagadałem się już. Wszystko wiecie jak na razie i tyle. Zbierasz, kochanie. Zawsze mój tata tak powtarzał, że wyciągnij tą kiełbasę z ognia. No, a Dominika... Keczupu nie dałam. Bo nie chcę.
A tu w ogień, ona z wierzchu czarna, w środku zimna. Ja to mogę być, nie? Co? No co tam, saliścia wrzuciasz? Mleczko jeszcze wypiła, ja pierniczę. Ty sama chcesz na noc przyjść, ty nawet sztuczców nie wzięłaś. Dzięki, postaw. Przeważnie na co dzień zakupy robię w internecie, gdy coś kupuję do lasu lub ogólnie jakiekolwiek przybory. Przeważnie te zakupy są, przeważnie są dobre. Rzadko kiedy się zdarza, że coś mi nie, coś przyjdzie nie takiego, jakbym zamawiał. Dominika to ma większe z tym problemy. Tak jest, jak się ciuchy kupuje przez neta, co nie? Tam jest większy problem. Rzecz jest w tym, że przeważnie wszystko zawsze było ok. Lecz tym razem i u mnie jakaś taka katastrofa z tymi zakupami, można powiedzieć. Bo zamówiłem sobie szkło ochronne na zegarek, bo szkło ochronne, które miałem poprzednio, już pękło. Było takie porysowane, poobijane i chciałem wymienić na inne. Pracuję na budowie, więc uszkodzenia są bardzo częste. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że te szkło zamówiłem jest takie designerskie. Troszkę inne niż zwykłe szkło hartowane, ale troszkę takie lepsiejsze. No przyszło oczywiście nie do tego modelu i należy. No. Nie wiem, jak to się stało, czy ja źle spojrzałem, czy oni źle wysłali. Nawet nie chce mi się tego, cena tam paru dziesięciu złotych, nie chce mi się o to tam wysyłać, sprzeczać i w ogóle, także daję sobie z tym spokój. Kolejną rzeczą to magnes. Magnes, który przyszedł, szkoda słów na jego, ale zwiększył moc mniejszego magnesu i dodał jego wadze, więc sądzę, że teraz jest dobry. Ktoś tam pisał o Magtomie, wiem jaki jest Magtom i tu jego starania były daremne, bo wiem jakie są Magtomy i wiem jaką też mają cenę, ale wiem też również, że kilka osób, którzy mieli lub mają Magtomy, a kupili zwykłe jakieś walcowane tam magnesy, to sobie bardzo chwalam zwykły jakiś tam gówniany magnes bardziej niż tego Magtoma. Także, no a cena to kosmos, to nie? Na zabawę, ja nie zajmuję się zbieractwem złomu, nie zajmuję się, kanał nie polega na chodzeniu z magnesem, więc kupowanie magnesu za 600 czy 700 zł, no to by była jakaś desperacja albo rozrzutność, wprost bym powiedział. Jednak kupiłem jedną rzecz, jeszcze dwie w sumie, bo jeszcze jedna idzie. Bransoletka do zegarka, będzie taka bardziej leśna, bym powiedział, bardziej pasująca w klimat i w temat. Ale zamówiłem jeszcze jedną rzecz, która na razie okazała się świetna. A w sumie to Dominika mi ją kupiła. Jest to właśnie luneta. Gorące? Te kubki trzeba wyrzucić. Okazała się luneta do telefonu. Gdy kiedyś powiedziałem, że chciałbym właśnie taką na telefon założyć, aby móc przybliżać sobie rzeczy, obserwować zwierzęta, chyba to było w ziemiance, z tego co mniemam, to bardzo wiele osób napisało, że nie kupuj takiego dziadostwa, to jest gówno i to nie działa, to jest coś tam, co nie, że telefon sam sobie tylko tak może wyostrzyć i w ogóle. Jednak faktycznie poszukałem tych obiektywów do telefonu. No i znalazłem ten i powiem wam szczerze, jestem mega zadowolony, chociaż jedna rzecz jak na razie z tych wszystkich zamówień ostatnich. Naprawdę bardzo pięknie przybliża, bardzo mocno przybliża, pięknie, mocno zoomuje jak na obiektyw zakładany do telefonu. Plus to, że jakość jest ekstra, żadnego tam pikselowania ziarna i tak dalej. Jak to działa, na jakiej zasadzie to działa, to wszystko zaraz wam pokażę. Oczywiście posiada jeszcze zestaw soczewek.
jakieś tam kalejdoskopy, jakieś tam rozmazania, makro razy 0,65 i tak dalej. Przepraszam, i tak dalej. W sumie wiosna w pełni, mógłbym tutaj coś poprzybliżać, jakiś meszek i tego, faktycznie zrobię parę zdjęć, na pewno już je widzicie, jeżeli je zrobię, to je widzicie. A jak działa obiektyw przybliżający, bo na nim mi najbardziej zależało, to też właśnie zaraz będziecie widzieć. O. Chcesz załadziłeś? Uhu. O no. Zjedzenie, zdąży zrobić. A więc dobra, żeby było na żywo, to po prostu nagram wszystko na żywo. Także widzicie, jak widzi moja kamera. I teraz mam na 0,5, jak widzicie, przyłączam na 0,1. Znaczy 0,1, na 1 i tu mam na 3. Oczywiście powiększenie mam aż do 30, ale to już jest naprawdę nic nie jest widoczne. Już jest masakra, co nie, jeżeli chodzi o... Ja szukam ambony. Gdzieś się ona... Kurczę, gdzie ona jest? Czekajcie, bo nie widzę. A jest, dobra. Tu jest ambona. I tak pokazuje w 30, ale jakość obrazu już jest konkretnie zryta i to już no nawet nie widać, że to jest ambona, co nie? Także cofniemy się do jedynki i założymy ten obiektyw. Pamiętajcie, że weźmiemy na trójkę. Pamiętajcie, że tak przybliża na trójce, więc daję z powrotem na jedynkę. Zakładam ten obiektywik. Nie wiem, czy dobrze zrobię. I teraz wyostrzamy. I to jest na jedyneczce. Więc cykniemy na trójeczkę. Teraz nie widzę tej ambony. Jest. A faktycznie tu musi być statyw i musi być nieźle czuły. No na 6,7, oczywiście tam na 30, na zwykłym na telefonowym zoomie na 30 nie pokazywało takiego czegoś, jak właśnie pokazuję teraz. No niesamowite zdjęcie. Aj kurde, dotykając ruszam. Trochę lipa, ale no widać, nawet mógłbym widzieć, czy ktoś siedzi na tej ambonie, czy nie. Tu jeszcze ostrość mógłbym wyostrzyć i powiększyć mógłbym nawet do 10. No już nie jest takie idealne przy 10, ale widać perfekt, także obiektyw naprawdę sobie świetnie radzi. O, drzewa jak widać. Nawet się jeszcze kawy nie napiłem przez ciebie. Lepszy ze mnie. Nie, tam mi nałóż dwie te. Starczy. Co? No kto to zje? Nie wiem. Zwierzęta nie jedzą. Ja tego nie zjem. Gularzu. Masz gularz, tak? Nie chcesz teraz? Nie, no co ty? Kiełbasę ledwo jem. Kiełbasę ledwo jem, a przecież chciałaś jeszcze 5 pęty. Masz sztućce? Mhm. Tak to jest, jak się sztućcy zapomina. O, dwa patyki. Ja dwa patyki. Jedziemy. Pa! To był plosta.
No. Karkóweczka wyśmienita w gulaszu. Takie dobre. Jem to. Ach, tam. Dobra karkóweczka. Zimna już? Ugarnę ci na ogień. Ja przez tydzień nie jem. Nie jesz, to zjesz. Ze mną zawsze trzeba jeść. Bo ja zawsze dużo jem. To coś jest, ja bym to jest moje 3 dni. Tyle co ja dzisiaj zjem, to jest mój pół mojego obiadu w pracy. Trzeba jeść 2 razy więcej. Krzywe no. Równe jest sobie. No na lewym ręku to nie bardzo umiem. No, no. Daj mi to. Nie umiem lewą. Jak te? O, jam. Jam do paszczy. No nie. Nie da się. Da się, wszystko da się. Ciekawe jak kasza. Jak się cieszy? Pojedynczo. Każdy ziarko pojedynczo. Oj, ryż w ryocie łapą. I to jest jedzenia. Nie? Co? Niedobre? Jedz, nie maruć. To się nie da. Da się, da się. A przez tymi papikami. Ciekawe jak kaszę zjesz. No mam. Ja bym się śmiał, bym się przypomniał, że mam łyżkę. A może ma? No gdzieś była moja łyżka była. Gdzie moja łyżka? Spaliłeś. No. Nie, w garku jest. No, w garka sobie weźmy. Konkretne wiosło. Niego co ty wiesz, nie pan? Dopiero powiedziałam, że obiadu nie jem. Ty nie jesz, a co jest ze mną? Risotto sobie. Risotto. A jeszcze na torta idziemy. O, to jeszcze torta zjem. To się najem dzisiaj trochę. Dziękuję. Do zmywarki. No. Dobry gulasz wyszedł. Widzisz? Ty jednak potrafisz dobrze pichcić. To nie tylko termomik. Nie tylko umiesz termomik włączyć, umiesz tam iść. O, no jest dobrze. Powiat popił teraz by pospał. Domcia to zaraz zakurzy, co nie? Co zakurza? Do spania? Nie no, papierocha. 12. Tak? No. Matko, już tyle tu jestem. No.